Chcemy się nauczyć liczyć ekstrema funkcji dwóch zmiennych. Do tego, jako narzędzia, będziemy potrzebowali pochodnych cząstkowych względem zmiennej x i względem zmiennej y. Pochodną cząstkową funkcji względem zmiennej x w punkcie x0, y0 nazywamy granicę. Proszę spójrzcie na tą granicę. Ona jest bardzo podobna do tej, która definiowała pochodną funkcji jednej zmiennej. Jedyną różnicą jest to, że po przecinku jako drugi argument funkcji występuje ustalona liczba y0. W praktyce oznacza to, że gdy chcemy policzyć pochodną cząstkową funkcji dwóch zmiennych względem zmiennej x, obliczamy ją jak pochodną funkcji jednej zmiennej, a y traktujemy jak liczbę. Zobaczmy. Dla funkcji dwóch zmiennych x kwadrat plus y kwadrat odjąć 1, pochodna cząstkowa względem zmiennej x wygląda tak. Pochodna z x kwadrat 2x, a y traktujemy jak liczbę. Pochodna z liczby y kwadrat jest 0. Pochodna z liczby minus 1 jest 0. To jest pochodna funkcji f względem zmiennej x. Dla funkcji g, gdy chcemy policzyć pochodną względem zmiennej x, będziemy mieli pochodną z funkcji x razy e do y. Y traktuje jak liczbę. E do y też będzie traktowane jak liczba. Pochodna z liczby razy x to jest ta liczba, która stoi przy x. Podobnie definiujemy pochodną cząstkową względem zmiennej y. Teraz zobaczcie, x0 jest ustaloną liczbą, a przechodzimy do granicy przy delcie y dążącej do zera. To z kolei oznacza, że licząc tą pochodną, traktuję teraz x jak liczbę, a y jak zmienną. Zobaczmy. Dla tej naszej pierwszej funkcji pochodna względem y będzie równa. Teraz traktuję x jak liczbę, więc pochodna z x kwadrat jest 0. Pochodna z y kwadrat, y jest teraz naszą zmienną, pochodna z y kwadrat będzie 2y i pochodna z minus 1, tak jak poprzednio, 0. Dla drugiej funkcji pochodna względem y. Teraz x traktuję jak liczbę. Mam pochodna z liczby razy funkcja e do y. To dobrze wiemy, że liczbę powinniśmy przepisać bez zmian i policzyć pochodną z e do y. Pochodna z e do y, e do y. I jeszcze jeden przykład. Spójrzmy teraz na taką funkcję dwóch zmiennych. Policzmy pochodną funkcji względem x i względem y. To po kolei. Z pierwszego składnika liczę pochodną względem x. Mam przy x kwadrat stojącą liczbę 3y i pochodna z x kwadrat 2x. Dalej mam czwórkę, która stoi przy x kwadrat, więc pochodna z tego to będzie 4 razy 2x. Gdy liczę pochodną względem zmiennej x, to minus 5y do trzeciej traktuję jak liczbę i pochodna z tego to jest 0. A dalej przy x stoi liczba minus 2y do trzeciej, więc liczbę przepisuję, a pochodna z x to jest 1. Zatem ta nasza pochodna 6xy plus 8x odjąć 2y do trzeciej. Gdy liczymy pochodną względem y, to teraz przy y stoi liczba
3x kwadrat, którą przepisuję, a pochodna z y to jest 1. Dalej 4x kwadrat traktuję jak liczbę, czyli pochodna z tego będzie 0. Dalej przy y do trzeciej stoi liczba minus 5, którą przepisuję, więc będzie minus 5 razy 3y do kwadratu. I dalej odjąć. Przy y do trzeciej stoi liczba 2x, którą przepiszę, a pochodna z y do trzeciej 3y kwadrat. Robimy porządek. 3x kwadrat minus 15y kwadrat minus 6xy do kwadratu.